pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie, w wakacyjnym klimacie. Powiem Wam, że jeszcze mam trochę włosy mokre, tak same się suszą wiatrem, że tak powiem. Także mam bardzo wakacyjny vibe. Czuję się, jakbym, wiecie, umyła głowę, miała iść na jakiś spacer na plażę w 30 stopniach wakacyjnie. Tak, i włosy mogą schnąć po prostu same. Także cudownie. I dzisiaj, jak widzicie w tytule, zapraszam Was na mój wakacyjny letni niezbędnik. Ogólnie będę miała dla Was dwa filmy. Jeden dziś. Dziś będzie o takich moich sprawdzonych, wakacyjnych smaczkach, kosmetykach. Coś, co potrzebuję, żeby było mi fajnie, dobrze, co mi się sprawdziło w ciągu ostatniego roku, tak wiecie, wakacyjnie, gdzie jest woda, morze, jeziorko, piasek, ciepełko. A za tydzień zaproszę Was na odcinek poradnikowy, jak przeżyć lato i upały w mieście modowo. Tak, także będzie Radzka radzi, ale dziś jest wakacyjnie w naszym kimonku, stowy, po prostu zaczynamy. Tak, zacznę od tego, że my nasze główne wakacje w tym roku mamy już za sobą. Byliśmy w czerwcu na Gran Canaria 2 tygodnie, również byłam w tym roku na Dominikanie w lutym, też było fantastycznie, ale myślę, że jeszcze przed Wami, przed wieloma z Was najważniejsze wakacje są, bo jeszcze oczywiście mamy prawie cały lipiec, mamy sierpień, mamy wrzesień, także jeżeli jeszcze się gdzieś wybieracie albo po prostu czekacie, bo się wybierzecie za jakiś czas, to od razu powiem, że zazdraszczam. Zazdraszczam, bo ja po prostu już chcę gdzieś jeszcze pojechać. No ale nic, na Gran Canaria było cudownie, więc tutaj też właśnie swoją listę super rzeczy, które już mi się w tym roku sprawdziły, mam. No i zaczniemy od pielęgnacji, no bo latem, gdzie nam, wiecie, wieje, jest słońce, mamy inne całkiem warunki, ta pielęgnacja też jest trochę inna i też mam kilka takich moich perełek. Później pokażę Wam moją torbę plażową, co zabieram, mój taki must have i właśnie różne jeszcze rzeczy, które mi się bardzo przydają. No i tak, zacznę od pielęgnacji twarzy, czyli od nawilżania twarzy, bo moja twarz potrzebuje dobrego nawilżania, czyli kwasu hialuronowego i właśnie coś, co bardzo w tym roku mi się sprawdza świetnie, czyli coś po lotach, coś po wieczorowych wyjściach i w ogóle coś, co jest świetne o poranku, czyli nawilżanie okolicy oka. I seria L'Oréal Paris Revitalift Filler i dwa fantastyczne produkty. Pierwszy z nich to jest produkt pod oczy. Właściwie oba są pod oczy, ale pierwszy z nich to jest serum. Już mam tutaj 1/3 buteleczki zużyte. To jest serum, którego ja używam jakieś 2-3 miesiące mniej więcej. Ono jest o tyle fantastyczne, że ma w składzie czysty kwas hialuronowy i kofeinę i jeszcze niacynamid. To jest składnik, który lekko rozświetla okolice oka i również działa przeciwalergicznie, uspokaja skórę. To jest też coś w ogóle bardzo fajny składnik w czasie, kiedy jeszcze nosiłyśmy maseczki. Aga Wilk, kiedyś robiłam z nią live'a a propos składników, które są super właśnie, które skórę uspokajają, to ten niacynamid też tak działa. No a kwas hialuronowy, wiadomo, nawilża, wypełnia zmarszczki, kofeina. Także to jest bardzo fajna opcja pod oczy. To serum jest bardzo, bardzo leciutkie i co ja w nim uwielbiam, to aplikator. Jak wiecie, ja lubię kosmetyki pod oczy, które mają właśnie metalowy aplikator, którym sobie robimy masaż okolicy oka i właśnie tutaj mamy takie trzy kuleczki, które się ruszają, metalowe kuleczki i kiedy nakładamy to serum, to one nam wykonują masaż i możemy masować skórę pod okiem, dolną powiekę, górną powiekę, także mamy dwa w jednym. Co więcej, fajnie jest trzymać ten produkt w lodówce, bo wtedy mamy wszystko zimne i jeszcze lepiej działa. Także to jest super i ja stosuję sobie to serum i rano, i wieczorem, i nawet jak gdzieś tam była plaża, słońce, wiecie, wiatry, w ciągu dnia sobie je nakładałam, bo czuję właśnie takie fajne nawilżenie, napięcie tej okolicy oka, że ona wygląda świetnie. A wieczorem, na przykład zanim jeszcze sobie to serum nałożę, to nakładam sobie serum mydlane Night Serum z serii, którą też uwielbiam, której używałam przez całą wiosnę, końcówkę zimy. To jest ta seria Age Perfect Cell Renew, którą też polecałam na Instagramie z kolei. To jest ta noc nawilżenie. Jeszcze z tej serii stosuję krem, o którym za chwilę powiem, ale wracając do okolicy oczu, to jest w ogóle z tej serii
z Revitalift Filler jest jeszcze maska, którą cały czas trzymam w ręce. Bo to jest do codziennego stosowania, wiecie, można też sobie zabrać na wakacje, wiadomo. Natomiast to jest maska, która jest fantastyczna, kiedy właśnie macie zmęczoną okolicę oka, kiedy wstajecie opuchnięta, wiadomo jak to latem, człowiek się rano budzi, kiedy w sypialni mamy 20 parę stopni, albo na przykład po locie na wakacje, po długim locie, jeszcze w samolocie można sobie nałożyć, bo to jest chłodząca maska pod oczy, na okolice oczu i nawet ja sobie ją dzisiaj rano w ogóle przed nagraniem nakładałam, także też to jest świetna sprawa, bo macie od razu chłodzenie. Jej nie trzeba trzymać w lodówce, ją po prostu sobie gdzieś tam macie, czy w torebce, w samolocie, czy później w kosmetyczce, nakładacie ją na 15 minut i macie efekt chłodzenia minus 5 stopni i to naprawdę czuć. Czujecie, jak ta okolica oka robi się zimna. Jest tak przyjemnie, wiecie, opuchlizna schodzi, oko jest nawilżone, to znaczy pod okiem oczywiście skóra. Ta maska również jest bardzo nasączona w ogóle, ona ma taką galaretkową konsystencję, jest z włókien alg morskich i jest nasączona taką ilością, że ona jedna zawiera pół butelki serum, taką ilość jak pół butelki tego serum pod oczy. Także spokojnie po prostu czujecie, jak ona się wchłania, a to co Wam zostaje sobie jeszcze rozsmarowujecie, ja tak robię po całej twarzy i jest super. To jest mega, mega fajna sprawa. No i jak mówiłam, możecie ją mieć w torebce wszędzie, gdzie chcecie, po długich lotach wakacyjnych albo po właśnie jakimś, wiecie, opalaniu albo imprezie wakacyjnej, super sprawa. I jeszcze w ogóle z tej serii jest krem Revitalift Filler z SPF 50. Jeżeli szukacie mocnej ochrony na dzień buzi, pod podkład albo na wakacje na przykład, to jest krem z bardzo wysokim filtrem. Co więcej, on jest fajny, bo on nie jest tłusty. On lekko cerę rozświetla, szybko się wchłania, ale nie jest tłusty. Nie pozostawi Wam takiego filmu jak różne filtry do opalania, wiecie, jak kremy do opalania. Notabene jeszcze do tego za chwilę przejdę, ale on jest super. Natomiast on u mnie czeka w kolejce, bo ja cały czas, na co dzień, pod makijaż od już lutego tego roku, czyli już dosyć długo, już z 5 miesięcy mniej więcej, używam właśnie Age Perfect Cell Renew kremu na dzień z SPF 30 i to właśnie pod makijaż. On świetnie nawilża, świetnie się wchłania, też tak regeneruje skórę i jest lekki, pod makijaż jest fajny i ja całe lato sobie też go teraz używam, bo ma SPF 30, także używam i zużyć go nie mogę, bo jest bardzo wydajny, a następny mam w kolejce. Ale tak, jak już sobie po prostu buzię wypielęgnujemy, to przejdziemy do pielęgnacji ciała. I tu mam po prostu taki hit. Po pierwsze, to jest marka Lulalove, mamy szczotkę do ciała, do szczotkowania na sucho. Ja już o szczotkowaniu na sucho mówiłam wielokrotnie i wracka kosmetycznie i tak dalej. I mamy masło rozświetlające z opuncją. I ten duet to jest w ogóle, to jest absolutny hit, absolutny. Musicie tego wypróbować, bo tutaj czuję, że włosy z każdą minutą mi schną coraz bardziej, coraz mniej plażowo się robi. Nie tak, ale właśnie, szczotkowanie ciała na sucho to jest w ogóle świetna sprawa, o tym już pewnie wiecie, bo to jest teraz tak dosyć modne, bym powiedziała. Natomiast ja regularnie, codziennie szczotkuję moje ciało od lutego tego roku, od Dominikany mniej więcej, bo kiedyś szczotkowałam mniej lub bardziej regularnie, zawsze przed jakimś wyjazdem, wiecie, z miesiąc przedtem mówię, dobra, wyszczotkuję się, będzie dobrze, ale w tym sezonie stwierdziłam, że nie, ja będę się szczotkować regularnie i powiem Wam, że szczotkowanie taką szczotką, dziewczyny z Lulalove mają kilka szczotek, od bardzo lekkich, delikatnych, bo to w zależności od skóry, od tego jak jesteście, wiecie, odporne na szczotę, na gdzieś tam lekkie tarcie, bo to się bardzo lekko, wiecie, szczotkuje. To nie jest jakieś takie szorowanie, tylko to jest bardzo leciutkie, takie no, delikatne po prostu tarcie. Mają różne rodzaje, dla początkujących, dla zaawansowanych i tak dalej. Ja teraz trzymam akurat wersję podróżną, bo ja mam kilka tych szczotek i też w ogóle czym innym szczotkujecie dekolt, czym innym całe ciało, no bo wiadomo, że dekolt jest delikatniejszy. Tutaj ja mam wersję podróżną, w takim woreczku ją kupujecie, ona jest akurat malutka i sobie właśnie na wyjazdach można się szczotkować, ale to szczotkowanie daje to, że poprawia krążenie, jest tam wiele medycznych jakby rozluźnień,
opóźnia też wieczorami na przykład ujędrnia skóry i tak dalej. Jest wiele medycznych właściwości, też blizny, jakieś rozstępy możecie tym szorować i tak dalej. Ale ta szczotka sprawia, że Wy macie bardzo gładką skórę. Macie po prostu całą skórę jak pupcia niemowlęcia. I pamiętam, jak robiliśmy sesję dotowy, to był maj, to mnie dziewczyny tam smarowały różnymi specyfikami, albo pomagały mi się przebierać, wiecie, nogi miałam wysmarowane, ręce, dekolt i tak dalej, czy tam właśnie przy przebiórkach ktoś mnie dotknął i mówią: Jezu, jaką Ty masz gładką skórę, jak to jest możliwe, jakie Ty masz gładkie uda w ogóle, nogi. Sorry, że tak mówię, tamty do mnie Ania makijażystka mówiła. Ja mówię, tak wiesz, tak zauważyłam to, ale kurczę, co Ty robisz, Ty masz taką gładką skórę? A ja mówię, co ja robię? Ja codziennie wieczorem 2-3 minutki się na sucho szczotkuję. To bardzo, bardzo pomaga i potem będziecie mieć taką naprawdę skórę, no po prostu jak pupcia niemowlęcia wszędzie. Wszędzie, gdzie będziecie się szczotkować. Także to jest w ogóle świetna sprawa, to szczotkowanie. Ale kosmetyk, który Wam bardzo chciałam na lato polecić, to jest właśnie to masło rozświetlające z opuncją. To jest masło, wiecie, ja nie lubię maseł, ja nie lubię się do siebie kleić, bo ja się czuję, mi jest często w ogóle, jak jest lato, gorąco, a jeszcze jak się wysmaruję jakimś masłem, to mi jest dwa razy bardziej gorąco. I mam wrażenie, że jestem klejąca. Ale to masło z opuncją rozświetlające, to jest produkt wyjątkowy. Pięknie pachnie, szybko się wchłania, ja go też biorę bardzo mało, no bo ono zostaje na powierzchni skóry, ono tę skórę natłuszcza, jak powiedziałam, no ja nie przepadam za klejeniem się do siebie, ale ono Wam robi na nogach, na rękach, na dekolcie taki film, taki glow, jakbyście szły na czerwony dywan. Po prostu nogi wyglądają od razu jak $1 000 000, po prostu błyszczą się, ale nie brokatem, tylko takim naturalnym, zdrowym blaskiem. I to w ogóle macie taki efekt, jak czasami właśnie na sesjach zdjęciowych smaruje się ciało, robicie make-up ciała, taki, tak jak na przykład J.Lo albo Beyoncé na czerwonym dywanie, one się tak świecą, mają taką jakby naoliwioną skórę, to po tym macie właśnie takie nogi, takie ręce, takie ramiona, taki dekolt. I to jest bardzo fajne, bo nie świecicie się tak tanio, takim brokatem, czy tam drobinkami, tylko świecicie się takim naturalnym glow. Po prostu macie nogi jak z sesji zdjęciowej. I to jest niesamowite. Tutaj Wam wrzucę zdjęcia, czy tam wrzucam, to sobie zobaczycie. Ale to jest bardzo fajny produkt, w dobrej cenie, naturalny. Możecie go bardzo mało też brać i on też będzie świetny. Nie trzeba się mocno natłuszczać. Co więcej, on ma coś tutaj z marchewki, że też poprawia koloryt skóry. Sprawi, że po prostu Wam wyrówna nogi, wyrówna ręce, będzie skóra miała trochę ładniejszy kolor, ale też zadawałyście mi na Insta, jak już to polecałam, pytania, czy to barwi ubrania? Nie, bo to nie jest żaden samoopalacz, to Wam nie da koloru. To Wam po prostu poprawi Wasz naturalny kolor, tak ujednolici i da ten blask. A to świetnie wygląda, taka zadbana, zdrowa, fajna, błyszcząca skóra. No, efekt jest świetny, bardzo Wam go polecam. Jedyny minus to jest taki, że tutaj Lula Love dba bardzo, znaczy to nie jest minus oczywiście, znaczy są ekologiczne, ale mają właśnie ciężkie opakowania. No i ja sobie na przykład na wyjazd w takie małe plastikowe pojemniczki te różne balsamy przekładam, no i w ogóle to jest tak wydajne, to jest bardzo wydajne, że taki mały pojemniczek to Wam starczy spokojnie na 2 tygodnie, nawet na 3, na cały po prostu Wasz wyjazd. Także tutaj to, jeżeli chcecie mieć glow nogi jak z czerwonego dywanu J.Lo i Beyoncé, to jest super opcja. Dobra, bo już się rozgadałam, ten film będzie długi, ale dawno do Was nie mówiłam, także tak. Mam nadzieję, że spędzacie ze mną teraz miło czas. Dobra, 3 ostatnie kosmetyczne polecajki, już troszkę zwięźlej. To jest Vichy i to jest balsam do opalania. Nawilżający balsam do opalania. I pokazuję Wam to, ponieważ to jest najlepsza rzecz od roku, którą miałam, którą mieliśmy do opalania. Możecie kupić 50, ja tu mam akurat 30. Opakowanie jest pomarańczowe albo takie lekko kartonowe, beżowe. To są różne opakowania, ale produkt ten sam. I to jest o tyle istotne, że my przetestowaliśmy już sporo rzeczy do opalania. I takich do psikania, i balsamów, i oliwek, i różnych mleczek do opalania i tak dalej. I nie ma lepszego niż to. Dlatego, że tak jak tutaj jest słusznie zauważone, to jest w ogóle face and body, czyli ciało i twarz. Natomiast to jest mleczko, balsam do opalania, który po pierwsze bardzo ładnie pachnie, po drugie nawilża, czujecie jakbyście się smarowały balsamem nawilżającym, bardzo szybko się wchłania, że po chwili go nie czujecie już na skórze i jeszcze świetnie chroni. I to jest coś dla osób, które właśnie nie lubią tych oleistych, ciężkich,
tłustych konsystencji kosmetyków do opalania. Bo ja nie mogę po prostu, nie dość, że mi jest gorąco na plaży, wszystko się do mnie klei, piasek się do mnie klei, ja się do siebie kleję i po prostu no, czuję się jak taka parówka smażąca się na słońcu. A tu macie balsam, tu macie wrażenie, że po prostu jakby to ma taką konsystencję, tak się wchłania i pachnie, jakby to był balsam po opalaniu, a to jest kosmetyk do opalania. Także możecie się wysmarować spokojnie, to się nie będziecie się kleić, w ciągu dnia się dosmarować, też się nie będziecie kleić. I to jeszcze ta wilża do tego, także to jest takie właściwie dwa w jednym. To nie jest tani kosmetyk, ale naprawdę jest tego warty. Bardzo serdecznie Wam go polecam, bo nic lepszego do tej pory, a trochę było przetestowane, do opalania nie odkryliśmy. Teraz tak, perfumy moje ulubione, które uwielbiam, kocham już od zeszłego roku, to jest moja druga buteleczka. To jest Chloe Atelier de Fleurs. Fleurs, to jest po Fleurs, po francusku. Zapach neroli. Po prostu świeży, cytrusowy, ale nie taki oczywisty i prosty zapach. Jest przepiękny i mówię Wam o tym, dlatego że ja bardzo lubię świeże zapachy, ale bardzo często te świeże zapachy są takie jak kosmetyki do mycia, to znaczy jak chemia gospodarcza. One są takie za proste dla mnie, za zwykłe, za pospolite. I też ja bardzo rzadko w ogóle wracam do jakichkolwiek perfum, a teraz wróciłam w tym roku do nich, bo ten zapach jest świeży, ale jest piękny. Jest nieoczywisty. I to jest taka seria zapachów Chloe, specjalna. One są droższe niż zwykłe. Ja kupiłam w zeszłym roku w butiku Chloe, bo one nie były w ogóle dostępne w drogeriach. Ta seria cała, bo to jest Atelier de Fleurs. Tam jest kilka zapachów, no i między innymi właśnie jest ten Neroli. Ja w ubiegłym roku sobie kupiłam setkę. Zużyłam prawie całość w lato i jeszcze na Dominikanie, jak byliśmy, to mówię, kurczę, biorę moje ulubione perfumy z zeszłego roku, z lata, jakie powąchałam, to mówię, kocham ten zapach. No i je tam wykończyłam, że tak powiem. No i w czerwcu kupiłam sobie w Sephorze, bo one są dostępne w Sephorze, małą pojemność, bo mówię, no nie, to jest po prostu zapach, który mi się kojarzy z wiatrem we włosach, z piaskiem, z wodą, z mega czasem właśnie, z wakacjami. A jest to taki zapach nieoczywisty. No i właśnie, one są dostępne w Sephorze, ale na tym dziale perfum takich jak Tom Ford, Balmain, tych takich droższych, bardziej niszowych, bo niestety są dwa razy droższe niż te zwykłe perfumy Chloe, typu Chloe, Nomade, te takie też ładne zapachy. One są tam, stoją razem ze zwykłymi perfumami, a te musicie szukać właśnie w Sephorze na perfumach niszowych, natomiast to jest niezwykły zapach. I tak jak powiedziałam, jeszcze może się prysnę, o. Chociaż pryskałam się też przed nagraniem tego odcinka, bo to taki lato, po prostu lato. Kocham ten zapach, uwielbiam go, absolutnie. Jeżeli szukacie fantastycznego, letniego, nieoczywistego zapachu, polecam Wam go serdecznie. Ja w te wakacje na pewno go zużyję, no i kto wie, może wrócę do nich za rok. Dobrze, i ostatnia rzecz to będzie gadżet. Gadżet, który już pokazywałam też wielokrotnie, a który wiosną, latem i wczesną jesienią u mnie po prostu sprawdza się fantastycznie. Czyli Easy Cool Tool Ice Roller, który wkładacie do zamrażarki. Już nieraz go pokazywałam i w zakupach, i w Radzka Kosmetycznie, ale wrzucacie go do zamrażarki, rano wyjmujecie albo kiedy chcecie i po prostu chłodzicie sobie nim buzię, chłodzicie nim sobie twarz, buzię, twarz, wiadomo, ale chłodzicie nim sobie ciało spalone po słońcu, jak się opalicie, jak macie gdzieś jakąś opuchliznę, jak Was coś ukąsi, ugryzie i chcecie ulgi na przykład. To jest świetna rzecz właśnie latem też do ciała. Co więcej, ja kocham ten roller za to, że on się szybko nie nagrzewa. Bo wiecie, jak macie jakieś takie rzeczy, które trzymacie w lodówce i przykładacie do ciała, to one bardzo szybko łapią temperaturę ciała, a on nie. Nim spokojnie 15-20 minut możecie się rolować. No i właśnie też jest świetny na gorące dni, na upały też na przykład. Jak siedzicie w domu, jest Wam gorąco, można się tutaj wszędzie rolować. Super rzecz, ekstra sprawa na wakacje. Ja biorę to na każde wakacje, wrzucam do lodówki, no bo często zamrażarek nie mamy w pokoju, ale w lodówce on też jest chłodniutki. Potem jak się ktoś za bardzo opali, no to można się właśnie trochę nim schłodzić. To jest świetna sprawa. Także tyle kosmetycznie. A teraz sięgam po moją torbę plażową i pójdziemy z paroma niezbędnikami na plażę. Także ja już mam naszą wielką torbę plażową, najlepszą z Towy.
Tak ją zaprojektowałyśmy, żeby tu się wszystko zmieściło, łącznie z ręcznikami, wszystko do opalania, jakieś tam, wiecie, różne rzeczy. Między innymi z boku też ma dwie kieszonki, żeby można było właśnie pionowo wrzucić jakieś rzeczy, które chcemy, żeby stały, ale do brzegu. Takie fajne rzeczy, które mogę Wam polecić, które są zawsze ze mną na plaży, to są, uwaga, będę wyjmować z niej, poza oczywiście czymś do opalania, ręcznikami, jakimiś takimi oczywistymi rzeczami, to zawsze mam ze sobą małą kosmetyczkę. Taką wyjęłam z tej torby, małą plastikową, to jest ważne. Ja w ogóle nie lubię plastiku za bardzo, lubię naturalne materiały, ale to jest już coś, co jest, wiecie, piaskoodporne, wodoodporne. Tu mam akurat taką już bardzo mocno przeszuraną, ona ma ponad rok, już wiele plaż przeżyła, jak widać. To znaczy, tak, wiele wyjść na plażę z Erką. Kupiłam sobie w Primarku taki po prostu gadżet. Mam też jeszcze dwie albo trzy inne, które w razie W mogę albo dać komuś pożyczyć, jak ktoś nie ma na przykład, albo jeszcze sobie wziąć na coś jeszcze innego. W każdym razie taka właśnie plastikowa, antypiaskowa, antywodna torebka malutka to jest super sprawa. I ja sobie do środka na ogół wrzucam telefon, pieniądze, jakieś karty, jakieś takie rzeczy, wiecie, które nie chcę, żeby zmokły ani się zapiaszczyły. Czasami też właśnie jakieś takie małe gadżety, które nie chcę, żeby po całej torbie latały, ale to taką właśnie małą plastikową kosmetyczkę, też plastikową dlatego, że ona dobrze chroni i też łatwo ją umyć jak coś. Ja ją też myłam, wiecie, gdzieś tam przecierałam, trzepałam po plaży i tak dalej. Także to jest taka moja super opcja. No bo wiecie, potem macie, nie wiem, jakąś kartę, powiedzmy, do hotelu, nie ma gdzie jej schować i tak dalej, a tu sobie wrzucacie wszystkie takie rzeczy, powiedzmy, które chcecie mieć na pewno bezpieczne i są ok. Dwoma kosmetykami, właściwie trzema, które mam ze sobą zawsze, poza oczywiście ochroną przeciwsłoneczną, o której mówiłam przed chwilą, to jest tak, coś do ust, coś nawilżającego do ust, bo jak mocno wieje na plaży, często wieje, słońce praży, no to wiadomo, że fajnie jest usta chronić. Mam akurat Lulalove pomadka do ust. Ona jest bardzo taka miękka, że ona się aż rozwala, ale super usta natłuszcza, nawilża, regeneruje i nie pozostawia białego filmu. Bo ja nie lubię, kiedy pomadki, które takich popularnych marek, bardzo często zostawiają biały film na ustach, a ja tego bardzo nie lubię. No i mam też chociaż powinnam inną kolejność powiedzieć, ale tutaj sobie akurat wrzuciłam, mam też hydrolat Neroli, mały hydrolat 50 do nawilżania też twarzy podczas dnia, do odświeżania, no bo wiadomo, jak mamy sól, wodę morską, wodę słodką, coś do opalania, gdzieś tam to się nam miesza, zmywa i tak dalej, no to ta buzia też potrzebuje nawilżenia, odświeżenia i właśnie takim małym hydrolatem sobie podczas całego dnia na plaży buzię pryskam, ale coś, co mam też zawsze w takiej torebce, to są nawilżające antybakteryjne chusteczki. Czy właśnie, znaczy zawsze patrzę, żeby one były do twarzy, i zawsze patrzę, żeby one były antybakteryjne, po prostu, żeby można było nimi sobie przemywać ręce podczas takiego dnia na plaży, albo właśnie buzię. Bo czasami moja buzia po prostu już, wiecie, po tych wszystkich specyfikach, po tych wodach, czuję, że mnie aż piecze, że nawet jak sobie przemyję wodą, to wiecie, no te specyfiki są na przykład do opalania odporne na wodę, więc nadal mam je na twarzy, więc ja sobie często właśnie takimi nasączonymi bez alkoholu, delikatnymi chusteczkami czy ręce przemywam, czy właśnie buzię, czy dekolt, potem sobie spryskam właśnie hydrolatem, potem od nowa nałożę właśnie balsam do opalania i ta buzia od razu czuje się lepiej. Poza tym takie chusteczki to jest zawsze mokre must have, no bo zawsze coś trzeba przemyć, obmyć, coś się, nie wiem, ubrudzi, coś tam. No to jest super sprawa, żebyście właśnie takie miały. Ja tutaj trzymam firmę Kleanik i Sane, czyli takie zwykłe z Rossmana. No zwracam tylko uwagę, żeby nie miało alkoholu, żeby były właśnie antybakteryjne i żeby były, na pewno się nalewały do twarzy. Także też są w różnych pojemnościach te chusteczki i to jest super. A trzecią taką rzeczą, którą bardzo lubię w wakacje nosić, czy właśnie na plażę, w torbie plażowej, czy w jakichś mniejszych trochę torebkach ze sobą, to są miękkie etui do okularów przeciwsłonecznych. No bo nosimy okulary, to wiadomo, no tutaj takich oczywistości nie będę Wam pokazywać, no bo oczywiście, że okulary przeciwsłoneczne wszyscy mamy. Natomiast bardzo często te etui do okularów, zwłaszcza takich porządniejszych, są bardzo duże, są grube, to są takie, wiecie, tu mam akurat od okularów Gucci etui, no to jest po prostu, wie, to jest kawał etui, to jest takie, wiecie, po prostu kawał etui, po tym możecie walcem przejechać i przeżyję, śmieję się, ale
No to nie jest etui do noszenia w torbie, tak? To nie jest etui na plażę, to nie jest etui w ogóle do noszenia gdziekolwiek. Nawet takie wzięłam sobie do porównania zwykłe etui z Ray-Banów, z okularów, które jest po prostu oryginalne. Ono jest dosyć małe jak na takie etui od okularów porządniejszych, ale ono też jest dość duże. Natomiast ja bardzo lubię małe, delikatne etui, które chronią okulary, ale które są nawet w porównaniu do takiego właśnie z Ray-Banów, a już do tego po prostu Gucci to w ogóle po prostu... jest nieporównywalne, nie, to etui mniejsze i lżejsze i takie, wiecie, łatwiej jest gdzieś je schować do mniejszej lub większej torebki, a nadal te okulary chroni i te etui są z Marco Shoes, tak, oni już jesienią zeszłego roku je wypuścili, to jest w ogóle materiał z naszych kozaków, także jak macie nasze kozaki, to też do kompletu po prostu można sobie kupić, ale oczywiście no, nigdy do kompletu nie kupuję sobie etui do okularów, do kozaków, no wiadomo, to jest bzdura, natomiast one są bardzo fajne, bo są na tyle sztywne i porządne, że nie zgniotą wam się żadne okulary, a są malutkie i łatwo je gdzieś tam, są lekkie, malutkie i łatwo je gdzieś tam do torebek wrzucać. No wiecie, jak macie takie porządniejsze okulary, no to szkoda je rzucać gdzieś tam luzem, nawet nieporządniejszych okularów, każdych okularów szkoda wrzucać luzem. Dobra, teraz moje takie niezbędniki modowe, a potem jeszcze będą różne hity. Zobaczycie. Coś, co też wam, myślę, bardzo ułatwi życie, o co często pytacie, ale to musicie jeszcze chwilę poczekać. Najpierw niezbędniki modowe. Także niezbędniki modowe, oczywiście poza t-shirtami, oksami, strojami kąpielowymi, no bo to są takie oczywiste oczywistości. Ja też chciałam pokazać wam tutaj takich trochę fajniejszych gadżetów więcej, czegoś może mniej, coś może mniej oczywistego. O, dobra, i shortasy, to oczywiście nie jest super nieoczywiste shorty, ale dla kogoś, kto jest krąglejszy i nosi większy rozmiar, to nie jest wcale taka oczywista sprawa, ale to jest mój must have. Ja już od zeszłego roku, od kiedy przekonałam się do shortów, lata bez shortasów idealnych sobie nie wyobrażam. Szczotkuję nogi, nawilżam je, jeżdżę na rowerku, ujędrniły mi się, ta skóra też dzięki szczotkowaniu właśnie wygląda tak bardzo gładko i ładnie i chodzę w shortach i mam to gdzieś, co ktoś o moich nogach myśli, bo czuję się w nich świetnie. W ubiegłym roku zaczęłam moją przygodę z shortami od shortów z Zary. Tutaj pokażę wam jeden test z zeszłego roku. One też są w tym roku. Postaram się wam znaleźć te shorty i podlinkować na dole. W ogóle podlinkuję rzeczy, o których mówię, żebyście sobie mogły łatwo je znaleźć i przyjrzeć się bliżej. Natomiast postaram się, bo one są też w tym roku. One są wprawdzie częściowo na zamek, czasami na guziki, ale są dostępne. One są dość grube jak na lato, ale nadal są to super fajne shorty. No ja po prostu stwierdziłam, że biorę takie, wiecie, sieciówkowe, żeby się przekonać, czy dam radę. Przekonałam się, że dam radę i mówię w tym roku do Kasi: Kasiu, przy okazji naszej kolekcji resortowej, stwórzmy shorty idealne, podwyższmy im lekko stan, bo ja już po sezonie zeszłym wiedziałam, czego chcę, i sprawmy, żeby były cieńsze, bo te shorty z Zary są spoko do miasta, są spoko na takie wakacje, wiecie, do 30 stopni, ale jak lecicie w tropiki, gdzieś, gdzie, wiecie, jest duża wilgotność powietrza, gdzie jest ultra gorąco, to te shortasy są za grube. To już czujecie, że macie na sobie taki, wiecie, grubszy denim. Więc nasze shorty Towa i Racka są po prostu cieńsze. Są na tyle grube oczywiście, że w chłodniejsze dni też są super, ale są cięższe, mają nieco wyższy stan, są ekstra i są w rozmiarówce do 48. Ja mam je w rozmiarze 42 w razie W, a ze zarazy te shorty z zeszłego roku i w tym roku też bym musiała mieć taki rozmiar. Mam je w rozmiarze 44, bo Zara też poszerzyła rozmiarówkę. Natomiast nasze są do 48. ósemeczki, tak. Także shorty to jest po prostu dla mnie życie. Ja też chodzę w ogóle po mieście w shortach, o ile nie muszę się grubiej ubrać. Także po prostu uwolniłam moje nogi i czuję się z tym fantastycznie. Drugi taki mój modowy must have to jest kimono. I ja po prostu się śmiałam w tym roku na Gran Canaria, że ja przez 2 tygodnie mogłabym chodzić tylko w zestawie pod tytułem shorty plus kimono. Tak, shorty plus kimono, góra od stroju i ja po prostu w tym mogłabym żyć. Na sobie dzisiaj w filmie mam nasze kimono Peri, które jest cieniutkie, lekko przeźroczyste, ale świetnie właśnie wygląda z tymi jasnymi shortami, a z ciemnymi shortami albo w ogóle z ciemnymi różnymi spodniami doskonale wygląda kimono Nevra. Ono jest cudowne, bo po prostu jest przepiękne i na plaży, i na kolację wieczorem, i też w ogóle w sezonie jesień-zima przez ten print będzie można je nosić. Ono jest długie. Mówię wam, no ja po prostu przez pierwszy
kilka dni chodziłam non-stop w tym kimonie i mówię, kurczę, w końcu muszę coś zmienić, bo ja chodzę non-stop w tym samym. Cała kolekcja resort w szafie, a ja po prostu w kółko w tym kimonie. Ale wiem, że kimono plus shorty to jest coś po prostu, z czego ja mogę nie wychodzić i będzie mi super. Kolejny taki wakacyjny must have, który ja odkryłam w zeszłym roku, to jest z kolei taki szlafrok, który noszę też sobie tutaj po domu, ale noszę też go na wyjazdach. Szlafrok Lulalove. W zeszłym roku miałam taki super pomarańcze, mam go zresztą, a w tym roku od już lutego śmigam sobie właśnie w tym z kwiatami, takim w ogóle wzorze bardzo, bardzo takim romantycznym, bym powiedziała, wiosenno-letnim. To jest wiskoza bambusowa. O wiskozie bambusowej więcej będę mówić za tydzień w filmie o tym, co zakładać latem w mieście w upały. Natomiast jest to coś, co niby wiecie, sobie zastanawiacie się, a po co mi na wakacje brać kimono takie? Ja tak właśnie myślałam w zeszłym roku na Krecie, a po co mi w sumie ono? Jest gorąco, będę chodzić rozebrana. Ale właśnie, no tak rozebranemu, tak do, wiecie, golasa, to tak może na jakiś taras czy gdzieś, to tak może no, różnie bywa, no bo wkoło ludzie jednak kogoś tam widzimy, chodzą i tak dalej. A ja okazało się, że w tamtym po prostu kimonie, w te pomarańcze i tak samo na przykład na Dominikanie, w tym kimonie spędzałam każdy poranek, każde popołudnie, jak przyszłam z plaży i się po prostu tam, wiecie, umyłam, sobie leżałam. Każdy wieczór to było coś, co sobie co chwilę na siebie gdzieś tam zakładałam. I ja tak się cieszyłam, że ja wzięłam wtedy to kimono w te pomarańcze, bo mówię, kurczę, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie ja w ogóle wzięłam na te nasze wakajki, bo ono było codziennie po prostu w ruchu. Wiecie, wstajecie, zarzucacie je na siebie, kawka na tarasie. Tak jak mówię, za dnia, żeby nie chodzić na golasa, często też jak macie, wiecie, klimatyzację włączoną w pokoju, to jest trochę chłodniej, no to wtedy sobie zarzucacie. Wieczorem tak samo, po prostu bezproblemowa rzecz, świetnie się nadaje właśnie do takiego chodzenia po domu, no i ja też chodzę po prostu po domu codziennie, tutaj. Rano, wieczorem, za dnia, gdzieś tam sobie, także można sobie na przykład takie jedno kimonko na sezon kupić i chodzić i na wakacjach, i w domu, ale na wakacjach to się właśnie przydaje bardzo, bardzo. I teraz na koniec dwie rzeczy, które są dla mnie w miarę nowością. Pierwsza z nich to jest spódnica na szastowy, spódnica sarong. Ja jakoś tak nigdy w ogóle nie wiedziałam do końca, co to jest. To znaczy, słyszałam tę nazwę, oczywiście wiedziałam, że to jest rzecz, która jest związana, ale nie wiedziałam, że ona się wywodzi z Chin historycznie i że to jest w ogóle spódnica, która jest związana. To jest rzecz, która jest z jednego kawałka materiału szyta i można ją nosić właśnie na wiele sposobów. Ale taka spódnica, no czy nasza na przykład, taki właśnie bardziej marokański print, czy możecie sobie kupić gdzie indziej każdą inną, krótszą, dłuższą, chociaż dłuższa moim zdaniem lepiej się sprawdzi, to jest doskonała rzecz na lato, właśnie na wyjścia na plażę, czy właśnie na śmiganie, dlatego że możecie to nosić jako spódnicę, możecie to nosić jako pareo, możecie sobie to przewiązać tak na skos, na szyję i nosić też sobie właśnie na strój kąpielowy. To jest w ogóle super opcja zamiast kimona, albo jeżeli chcecie coś mieć takiego ze sobą bardzo lekkiego na plażę, multi w ogóle opcja, multi way do noszenia na różne sposoby na lato. Także też się do tego właśnie Kasia mówi, kurczę, musimy mieć sarong w naszej kolekcji na plażę. Ja mówię, sarong na plażę? O co chodzi? Tak nie połączyłam kropek, ale potem jak już zobaczyłam, o co chodzi, jak to się nosi, jaka to jest w ogóle świetna opcja też na różne opcje stylówki, to mówię, to jest fajna rzecz i bardzo praktyczna, bo do noszenia na wiele sposobów. No i powiecie mi jeszcze teraz, Racka, a właściwie dwie rzeczy mi jeszcze zostały, bo klapki, które sobie położyłam na dole i mówię, i chciałam je sobie wziąć do góry, ale ich nie wzięłam, więc teraz się po nie schylę. Hyc. Raz. Birkeny i drugie Birkeny. O, już je tutaj mam, bo oczywiście nie mogłam pominąć butów, które kocham, uwielbiam i noszę po prostu co sezon, czyli Birkenstocków. Ja wiem o tym, że już po prostu można tymi butami zwymiotować na prawo i lewo, bo wszyscy w nich chodzą, wszyscy je noszą, ale nie bez powodu. Wiecie, mogę mieć różne klapki, bardziej lub mniej wymyślne, kolorowe, eleganckie, wysokie, niskie i tak dalej i tym podobne, a zawsze latem wrócę do Birkenów i nie wyobrażam sobie wyjazdu jakiegokolwiek bez tych butów. To jest akurat model Madryt, który trzymam. Mam Arizonę. W Arizonie też sobie śmigałam po domu już takiej kilkuletniej. Tu mam model Madryt Big Buckle. To jest model wprowadzony w zeszłym roku, chyba albo dwa lata temu. To jest nowy w każdym razie. Chodzi o to, że on ma duże te klamry, bo wcześniej te Madryty miały takie wąskie klamry. A z tymi dużymi klamrami w ubiegłym roku przed Kretą, przed Grecją je kupiłam. Śmigałam w Grecji, śmigałam tu w Warszawie latem, śmigałam na Dominikanie, śmigałam na Gran Canaria i będę w nich śmigać jeszcze w tym roku przynajmniej raz.
Tak, bo jeszcze na 7 gwiazd czeka, ale to później, później. I to jest po prostu doskonała rzecz na wakacje. One też się nie brudzą, czyszczą się łatwo, noszą, są leciutkie. I nawet pokażę Wam tutaj czarne. To są Birkeny Michała, ponieważ przekonałam go do noszenia, żeby sobie kupił męskie. Męskie kupił sobie czarne, zwykłe i mówi po prostu, że wygodniejszych butów nie miał i nie wie dlaczego tak długo zwlekał i nie dawał się w zeszłym roku namówić. W tym roku już się dał i mówi, że kurczę, wygodniejszych butów po prostu na lato nie miał i że nie wyobraża sobie bez nich lata. Tak. A ostatnia rzecz, bo powiecie, Radzka, a co z głową? Kapelusze, chusty. Trzeba chronić głowę przed upałem i tak dalej. A ja jestem totalnie nie kapeluszowa, nie chustowa. Ja w ogóle uwielbiam taki vibe, jak ktoś nosi kapelusz, taki wiecie, romantyczny do rozpuszczonych włosów. Uwielbiam dziewczyny w chustach, zawiązanych na różne sposoby. Albo tak jak wiecie, z lat 70. tak po prostu do tyłu, długie włosy powiewają. No pięknie to wygląda. Bardzo mi się to podoba, tak stylowo, jak oglądam dziewczyny na Insta jako inspirację albo gdzieś w ogóle, ale ja w żadnych chustach chodzić nie mogę, po prostu nie mogę. Mi jest za gorąco, ja mam bardzo dużo włosów, one mnie bardzo grzeją, nawet jak są do tyłu zebrane, to jak jest gorąco, to tak w chuście mi jest za gorąco, dla mnie to jest w ogóle bez sensu, poce się dwa razy bardziej. Z kolei wszystkie chusty takie zawiązywane tutaj, to mi spadają, bo mam takie włosy, że te chusty i głowę, mam takie śliskie te włosy, że chusty mi się na nich nie trzymają. Więc w ogóle, wiecie, przypinać to spinkami to też bez sensu. Także ja, no, tak jak mi się to podoba, mam trochę chust różnych i jedwabnych i ze spadiory i tak dalej. Robię do nich różne podejścia, ale jeszcze optymalnego sposobu na noszenie u mnie chusty nie znalazłam. Natomiast w tym roku zaczynam się zaprzyjaźniać z czapeczkami. Tutaj mam czapeczkę beżową, polo, męską, Ralph Lauren, bo ja muszę mieć duże czapki, bo mam dużą głowę, dużo włosów, jak to nieraz mówię. No i sobie postawiłam taki beż. Powiem Wam, że zimą na Dominikanę kupiłam sobie z tych słynnych modeli Isabel Marant, które są w różnych kolorach, też beżową czapeczkę, bo tak się uparłam na nią, bo tak mi się podobała już od przynajmniej 2 lat. Ale ja jakoś tak z takimi bardziej sportowymi rzeczami, no nie jestem za pan brat, ale mówię, nie, no dobra, kupię sobie, to jest taka moja czapeczka marzenie, ona też jest bardzo droga, ale słuchajcie, te czapeczki Isabel Marant, ja już mojej nie mam, bo ją dałam osobie, która będzie ją nosić i która się bardzo z niej ucieszyła, one są bardzo małe. One są na taką główkę jakby dziecięcą. One nie są na żadną taką chyba przeciętną albo większą głowę. I mi ta czapeczka gdzieś tam się kończyła daleko nad uszami i ona po prostu była na mnie za mała. I z bólem serca, bo bardzo mi się ona podobała. Gdzieś tam ją ze 2 razy miałam na sobie, ale no po prostu była za mała. Z bólem serca, ale ją oddałam. Także jeżeli będziecie chciały zamawiać sobie online, może na przecenie Isabel Marant, te takie słynne czapeczki, to pamiętajcie, że one są bardzo małe. To od razu Was ostrzegam. A te Ralph Lauren Polo, taki klasyk, bez zbędnych ozdobników, tylko z ich logiem, męska, jest na mnie jak najbardziej okej i postaram się ją nosić. Bo kupiłam ją niedawno. Dobra, a teraz już na sam koniec, bo ten film jest na pewno bardzo długi, ale jak mówiłam, rzadko gadam, ale jak już gadam, to porządnie. Będą hity takie, które wpływają bardzo na mój komfort i właściwie to są jedne z najważniejszych rzeczy dla mnie latem i podczas wakacji. Więc bez czego Radzka nie wyobraża sobie wakacji, takich wyjazdów. Po pierwsze, uwaga, uwaga, wjeżdżają, wjeżdża ratunek każdej sytuacji, czyli zatyczki do uszu, po prostu. Te zatyczki to jest w ogóle długa historia, która wiąże się z naszymi przeprowadzkami różnymi, z remontami i tak dalej, z zalaniem wrocławskim i tak dalej, ale musieliśmy przez jakiś czas, 2 lata temu w Warszawie mieszkać, nie wiem, czy sobie to przypominacie, kto śledzi na Instagramie, to pewnie sobie przypomina, mieszkaliśmy w centrum w Warszawie, z bardzo fajnym widokiem, bo były tutaj remonty i w ogóle różne takie trudne sprawy. No i tam było bardzo, bardzo głośno. Poziom hałasu tam był taki, że ja za dnia, mając otwarte okna, no bo oczywiście było lato, było gorąco, musiałam chodzić w zatyczkach. Tam po prostu dzień i noc siedziałam w zatyczkach do uszu. No i wtedy, ja nie lubię w ogóle zatyczek do uszu, od razu powiem, nigdy ich nie stosowałam, bo na mnie to nigdy nie działało. Jak się uczyłam na studiach czy coś, ludzie sobie uczyli się w zatyczkach, no dla mnie to było w ogóle, uszy mnie bolały, bałam się wepchać, że sobie uszkodzę ucho, nigdy to na mnie nie działało, więc jak tam było
na tym Powiślu tak głośno, to mówię, kurczę, koniec, 2 miesiące bez spania. No, ale poradziłyście mi wtedy zatyczki woskowe. Ja tutaj trzymam 2 różne opakowania. One są taniutkie, tam kosztują około złotówki chyba w aptece. Idziecie po prostu i mówicie, że poproszę zatyczki do uszu woskowe. To jest bardzo ważne. One są różne, ale je się stosuje. Można je stosować oczywiście kilkukrotnie, jak robicie to jakby wy jako jedna osoba, ale je się też często zmienia, no ale jak powiedziałam, są tanie, więc spoko. I one są, to są po prostu takie malutkie kawałki wosku, które sobie w rękach formujecie, ugniatacie jak plastelinę, będzie demonstracja, rolujecie, no tak jak każdy chce po prostu, nie? Oczywiście tam jest też instrukcja obsługi i sobie wkładacie do ucha, dopychacie i to się Wam do kształtu ucha dopasowuje. Ponieważ to jest miękkie, to nie musicie mieć żadnych lęków, że wepchacie i coś sobie tam zrobicie, bo ja zawsze miałam takie lęki. Absolutnie nie. I to zatyka Wam uszy jak po prostu plastelina. To jest świetne, bo one doskonale wygłuszają, są bezpieczne, są malutkie i naprawdę robią robotę. Ja już, moja przygoda z zatyczkami zaczęła się 2 lata temu i teraz zawsze, gdzie byśmy nie jechali, no bo wiadomo, że też w hotelach, nie tylko na wakacjach, ale ogólnie często jest głośno, jakieś imprezy, są coś tam, to ja mam zawsze wszędzie, na wszystkich wyjazdach zatyczki. Albo jak nie mogę spać, czasem chcę się wyciszyć, to też je wkładam, ale jak wylatujemy gdzieś na wakacje, to moja przygoda zaczyna się już na lotnisku, już w samolocie. Zatyczki w uszy, leki sobie łykam, bo jak wiecie, bardzo się boję latać, to się nie zmieniło, ale po konsultacji z lekarzem mam taką mieszankę, że po prostu sobie śpię i zatyczki w uszy i jest po prostu 3, 10, 20 razy ciszej, więc to jest taki must have, ale jeżeli szukacie dobrych zatyczek, to Wam na maksa polecam i miałyście z tym zawsze problem, właśnie te tanie, zwykłe, woskowe zatyczki. To jest po prostu super opcja. Ja jeszcze na przykład te zatyczki, tak dla przykładu wakacyjnie, noszę w tej plastikowej małej kosmetyczce, sobie wrzucam, bo kiedy chcę czytać przy basenie albo na plaży książkę, a bardzo lubię czytać książki, jak wiecie, i też często na wakacje sobie jakieś fajne zabieram, właściwie za każdym razem, to też muszę je mieć właśnie, żeby sobie zatkać uszy, odizolować się od otoczenia, bo mnie, wiecie, hałasy rozpraszają i sobie też na plaży właśnie zawsze z zatyczkami czy przy basenie, gdzie leci muza, tę książkę czytam. Także to jest taki mój komfort, komfort spokoju. Druga rzecz, to jest coś, o co Wy bardzo często pytacie, czyli to jest lubrykant, bo na wakacjach dzieją się różne rzeczy. Ale nie w tym kontekście. Jak się na mnie operator spojrzał? Nie będziemy, to nie jest ten program. A czy wiadomo, co się dzieje na wakacjach, natomiast polecam Wam bardzo to, to jest Durex Original Silicone, taki najzwyklejszy, najtańszy, nie żaden smakowy, no taki najzwyklejszy z silikonem do, uwaga, obcierania ud. Bardzo często się mnie pytacie, właściwie nie ma dnia prawie, żebym na Insta nie dostała pytania, co polecam na obcieranie ud i czy ja mam ten problem. To ja od razu Wam powiem, że ja tego problemu tak mocno nie mam, bo już mówiłam o tym w zeszłym roku na Insta, jak byliśmy na Krecie. Teraz jak jeszcze jeżdżę na rowerku i mi się w ogóle nogi wysmukliły, to już w ogóle go nie mam. Ale jeszcze jakiś czas temu miałam i mam też ten lubrykant ze sobą, no bo czasem też jeszcze mi się takie dni zdarzają. U mnie to zależy bardzo od hormonów. Jeżeli ja jestem przed okresem, jeżeli mam okres i jestem spuchnięta, wiecie, jakby mam więcej wody w organizmie, to wtedy te uda mi się trochę powiększają i wtedy ja się też jakby, no wtedy mi się te uda obcierają, ale to zawsze było, wiecie, 3-4 dni w miesiącu. Tak to ja nie miałam tego problemu, teraz praktycznie go nie mam, ale na wszelki wypadek zawsze po prostu na wakacje takie ciepłe ze sobą ten żel zabieram, ale jeżeli macie ten problem albo macie go często, to jest super sprawa. On jest też, wiecie, mały, lekki, można go wrzucić spokojnie do torebki, jak gdzieś śmigacie cały dzień i sobie gdzieś tam się dosmarowywać. A wiecie, silikonowy żel, chodzi o to, żeby on był na powierzchni, nie? Więc on się nie wchłania w skórę. I to jest po prostu fantastyczne z wielu względów. Czuję się po prostu, zaraz mi napiszecie, dorosła kobieta, taka żerująca. No tak, takie życie, no. Ja jestem z tego pokolenia, co się wstydzi mówić o tych sprawach i wiem, że to jest złe. Generalnie, ale chodzi o to, że sobie smarujecie między udami i to Wam starczy na, nie wiem, godzinę, 2-3, w zależności od tego oczywiście, jak mocno trzecie, jak się pocicie, bo to też w zależności od, wiecie, organizmu. Natomiast spokojnie, to jest coś, co naprawdę, ja też testowałam trochę różnych rzeczy, jakieś antyperspiranty, jakieś tam zasypki, posypki, bla bla bla, nie. To jest najlepsze, najtańsze, wszędzie dostępne i najlepsze na obcierające się uda. Proszę bardzo,
Nie musicie mi dziękować, nie no, śmieję się. Ale to jest generalnie świetna sprawa. Jeżeli testowałyście różne sprawy, a Wam się nie sprawdzają, to wypróbujcie zwykły żel Durex, będziecie bardzo zadowolone. Trzecia rzecz, o której ja często mówię, sama się z siebie śmieję, że mój taki must have na wszelkie wyjazdy to jest oczywiście szalik albo chusta. Tutaj trzymam naszą bawełnianą, fajną chustę Stowy, ale mam też w zanadrzu nasz szalik z mi, cienki, wełna merynosa, też jest fajny latem. Miałam go na Dominikanie, dziewczyny po prostu się śmiały ze mnie, że ja w tropiki wziąłam sobie szalik. Wzięłam sobie szalik, bo ja zawsze już na etapie samolotu, bluza z kapturem, szal obwiązuję, zatyczki w uszy i kima. Albo jeżeli nie mam bluzy z kapturem, to po prostu takim szalem już się cała, wiecie, opatulam w samolocie, bo w samolocie jest mi zawsze zimno. Ale również ja z tym szalem sobie śpię. Ja sobie z nim śpię na głowie, ja sobie nim przykrywam się i mi jest fajnie. Jestem osobą, która musi mieć coś na głowie, jak śpi. Uwielbiam wszelkiego rodzaju, wiecie, naoczki, te sprawy, ale właśnie taki szalik to jest coś. Albo szal, albo właśnie taka trochę grubsza chusta, nie żadna jedwabna, bo to musi być coś, co ja czuję. To jest coś, z czym ja po prostu śpię. Może to wrzucę jakieś swoje żenujące zdjęcie z wakacji, bo mi Michał zrobił kilka takich, jak gdzieś spałam na głowie po prostu z tym, albo właśnie w samolocie, jak lecę opatulona, ale dla mnie taki szal, taka chusta to jest też coś, co sprawia, że mi jest komfortowo, miękko, miło w samolocie, od razu mi się robi lepiej, jak gdzieś tam zmarznę, robi mi się lepiej, ja sobie na przykład ją też teraz, jak byliśmy, zarzucałam wieczorem na ramiona, jak mi było zimno, jak gdzieś tam sobie siedzieliśmy na tarasie, no bo na Kanarach jest tak, że wieczorami jest około 20 stopni, nie jest aż tak gorąco, też w ogóle bardzo przyjemna temperatura, ale dla mnie taki właśnie coś, czym ja się mogę owinąć, to mogę sobie położyć na głowę, albo na przykład jak chcemy mieć klimatyzację mocniej w pokoju, a mi jest chłodno, albo umyłam głowę na przykład i nie chcę, żeby mnie przewiało, to sobie też tam kładę na uszy, na głowę. To jest dla mnie must have, to może nie jest takie oczywiste, ale to jest coś, co mi po prostu ratuje sytuację i ja się świetnie czuję. A dwie takie rzeczy na wyjścia, jeden jeszcze mały gadżecik, taki nieoczywisty, to są wieczorami, i też w sumie nie tylko wieczorami, ale różne wycieczki, to są małe perfumetki. Takie opakowania do perfum, które możecie kupić w Sephorze, tak, Sephora by Travalo. Mam trzy różne kolory ich. Dwa mam z zeszłego roku, jedno mam z zimy, bo jak mam swój ulubiony zapach, to czy tutaj na co dzień na przykład na mieście, ale na wakacje to jest też świetne, czy do małej torebki każdej wejdą, bo to są takie, wiecie, no maluśkie, o zobaczcie, są wielkości szminki, tak? One są takie maluteńkie słodziaki, czy właśnie na plażę sobie wrzucam do tej kosmetyczki gumowej, tak? Żeby mi gdzieś tam nie latało, czy gdzie tam po prostu chcę, czy na przykład jak się wyjeżdża na weekend, a nie chcę się brać, albo nawet na tydzień, bo one są dosyć duże, a nie chcę się brać swoich regularnych perfum, to jest też fajna opcja, można nawet takie dwie, czy do samolotu, bo to jest bardzo mała pojemność, taka, że do samolotu spokojnie, do bagażu podręcznego wejdą, to jest świetna opcja, ale co jest w tym super, to jest to, że to się bardzo fajnie napełnia, bo sobie otwieracie, bo też ja się zawsze zastanawiałam, jak to w ogóle działa, nie? Jak to działa, wiecie, ja to jestem człowiek, rozerwę, ukręcę i w ogóle, ale otwieracie sobie w ten sposób, tutaj wystaje taki dżingiel, to też otwieracie w ten sposób i jest taki hyc się robi, o ja. Coś to oczywiście schrzaniłam, bo ja nie jestem najlepsza w tym, ale jak to dobrze otworzycie, chyba operator musi mi pomóc, bo ja nie umiem. To się jeszcze jakoś inaczej otwiera. W każdym razie to jest tak, że sobie przy... O, z drugiej strony, no właśnie. To jest hit. Dobra, podasz mi jeszcze tamtą część? To ja to naprawię. Zanim rozwaliłam, bo ja to jestem ja po prostu kręcę, rozwalę zawsze, dlatego jeżeli ja Wam pokazuję jakieś gadżety, to one najczęściej są dla opornych, takie, że nie musicie się martwić, że się coś rozwali, tak jak tu na przykład. O, Chloe, wszystko się zgadza. W każdym razie, jeszcze raz prezentacja. Z perfum zdejmujecie sobie to. Z tego zdejmujecie to, tą dolną część. No, zdejmuj się. Już. O, dobra. To nakładacie na to i sobie w ten sposób pryskacie. I to jest w ogóle super bezpieczne dla opornych. Ani nie zepsujecie żadnych, wiecie, drogich perfum swoich. I tutaj możecie sobie bez problemu to napełnić i wszystko się będzie zgadzać. Także to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Polecam serdecznie. Przetestowałam już w zeszłym roku i w zimę, jak mówiłam, bo tutaj mam z zimy też jedno. O, hyc, hyc, hyc.
wszystko gotowe. Okej, okay. Ale ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to będą oczywiście bibułki matujące. To jest coś, z czym ja się teraz w upały bardzo zaprzyjaźniłam. Już od zeszłego roku też bardzo często ich używam, kiedy nagrywamy filmy, no bo też w lampach często jest gorąco i gdzieś tam się troszkę spocę, ale to jest fajna rzecz na właśnie wyjścia wieczorne. One są o tyle spoko, jeżeli nigdy nie używałyście bibułek matujących. Możecie kupić z obojętnie jakiej marki, bo to jest generalnie to samo. To jest fajna opcja, bo możecie sobie, wiecie, makijaż Wam się utrzymuje, ale one tylko kropelki potu zbierają, także to jest super sprawa, a nadal macie podkład wszystko puder na twarzy, więc takie bibułki matujące to jest super opcja, a już last but not least to jest to. Ja to pokazywałam nieraz już, te takie przywieszki do telefonów, to jest polska marka Broszka Beats, ale one są też do kupienia w różnych sieciówkach, tylko no za jakość nie ręczę oczywiście. Natomiast chodzi o to, że często się mnie ludzie pytają, a po co, a na co ci to i w ogóle? A ja już noszę je ponad rok właściwie, tylko sobie zmieniałam kolory na różne pory roku. Tutaj mam jeszcze jedną z broszki z muszelkami na lato, bardzo fajna sprawa. Ale to jest, słuchajcie, dla mnie stało się to takim gadżetem, nie tylko, że to fajnie wygląda i to jest cool, tak? Bo coś się merda przy telefonie, wiecie, kolejna konsumpcja, niepotrzebny gadżet bezsensowny, nie. To jest dla mnie bezpieczeństwo. Bo ja, kiedy są zatłoczone ulice w mieście, kiedy dużo chodzę z telefonem, nagrywam stories, robimy zdjęcia, czy tam w ogóle robię jakieś zdjęcia, coś sobie patrzę, to ja mam to na ręce. I też czasami mogę szybko, wiecie, mieć obie ręce wolne, bo te sznureczki są silne. I to jest super, nieraz by mi telefon poleciał, gdyby nie to, a poza tym to jest bezpieczeństwo, że nikt mi tego telefonu nie wyrwie. Albo nie wiem, jak na przykład jesteśmy na statku, jak trzęsie, jak gdzieś tam robiliśmy z jakiejś dużej wysokości jakieś ujęcia, chcemy telefon sobie tak, wiecie, do przodu wystawić, tak, żeby gdzieś tam zrobić jakieś fajne zdjęcie, no i normalnie bym się bała, a jak mam to na ręce, to się nie boję, bo wiem, że on mi nie poleci. Także to nie jest tylko gadżet, ale to jest też taka fajna wakacyjnie sprawa, czy właśnie no jeżeli potrzebujecie, nie wiem, tak na statku, na żaglówce też nam tak trząsło i ja też bez problemu się, wiecie, były fale, a ja się nie musiałam o nic martwić, bo miałam po prostu telefon tutaj przy ręce, że on mi gdzieś poleci. Jeszcze jest jedna taka fajna sprawa trendowa, to ja sobie dopiero teraz powoli testuję, bo to do rąk to już mam przetestowane, jak mówię, no od roku mam to, już noszę przy telefonie. Teraz modne i trendowe są takie łańcuszki do okularów. Kiedyś, pamiętacie, oldschoolowo ludzie często mieli okulary na łańcuszkach, potem przez chyba 20 czy 30 lat to się bardziej kojarzy z dziadkami, z ciociami, z PRL-em, już nie było w ogóle takich rzeczy, a teraz też można właśnie sobie kupić, to są też z broszki, ale one są też, czyli z tej polskiej marki, ale one są też normalnie w sieciówkach dostępne. Niektóre oksy w ogóle są już na dzień dobry z łańcuszkami. To jest też coś, co może być ozdobnikiem, co może być z przodu noszone, co może być z tyłu, ale to jest też fajne, jak na przykład właśnie śmigacie na żaglówce albo gdzieś, gdzie boicie się, żeby te oksy Wam gdzieś tam nie wypadły albo z nosa, żeby nie spadły, jeżeli macie jakieś luźnawe, to też fajna rzecz, macie biżu i też bezpieczeństwo w jednym, że Wam te okulary się nie, gdzieś tam nie wyślizną i że Wam nie spadną. Też to jest taki ciekawy gadżet, ale dobra, bo się już nagadałam za wszystkie czasy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Piszcie, co myślicie i piszcie koniecznie, jakie Wy macie takie swoje nieoczywiste must have'y na plażę, do wody albo na taki bardzo ciepły czas wakacjowy, co znajdzie się w Waszym niezbędniku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w nowym filmie za tydzień, gdzie podpowiem, jakie materiały, jakie rzeczy fajnie się sprawdzają latem, kiedy musimy być jednocześnie ubrane, ale najchętniej byśmy się rozebrały. Tak. Także do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.